Polska była bardzo blisko piłkarskiego finału mistrza świata, ale o wszystkim zadecydował ogromny pech. W meczu o awans do finału Mundialu zmierzyliśmy się z RFN. Mecz odbywał się we Frankfurcie, w którym aktualnie była ogromna ulewa. Spotkanie początkowo miało zostać przeniesione, ponieważ warunki były absurdalne. Piłka kompletnie nie snuła się po murawie, a wody z boiska musiały ściągać służby porządkowe oraz Straż Pożarna. Polacy pomimo fatalnych warunków na samym początku przeważali, jednak to nie my wyszliśmy zwycięsko z tej rywalizacji. Zwycięstwo Niemcom dał tylko jeden. Gol Gerda Müllera, a Polska musiała zadowolić się meczem o trzecie miejsce, które zdobyli pokonując Brazylię. W finale czekałaby na nas Holandia, którą kilka miesięcy później pokonaliśmy w chorobie wynikiem aż 4 do 1.